Pora, słuchajcie, na House'a. Dzisiaj idziemy do House'a i zobaczymy, co tam mają ciekawe. Tu jest cała część działu męski, tutaj jest damski, także kierujemy się tutaj. I na wstępie prześwietlone manekiny, ale widzimy już kolorystykę. Znowu mamy bluzy. Takie bluzy pojawiają się teraz w każdej sieciówce. I do tego, patrzcie, ekoskórzana, taka marszczona spódnica. Całkiem to ciekawie wygląda i mała torebka. Zobaczymy, co mamy na nogach manekina. Coś a la Martensy. I tutaj znowu, tylko że takie białe i szary płaszcz. I kapelutek rybaka. Dobra, idziemy oglądać rzeczy. Patrzcie tu, już na starcie. Fajna, pikowana puchóweczka, w takie większe pepitkę, w taką większą pepitkę, nie w takie większe. Zobaczymy, ile kosztuje. 199 eska, a zmierzyłabym to. Ciekawa jestem bardzo, jak to będzie wyglądać. Wzięłam eskę, bo niestety nie było enki. Dobra, patrzymy dalej, co tu mamy ciekawego. Tutaj mamy, popatrzcie, winylowe z kolei puchówki. O, ale ten winyl jest taki cieniutki, jak folia. W sensie, nie, że to będzie jakieś, wiecie, że się rozwali od razu czy coś w tym stylu, ale komfortowe, bo nie jest sztywne. Także coś takiego. Myślę, że mierzenie tego aparat sobie daruje, bo to jest ten sam fason, co te pepitkowe, więc zobaczymy po prostu fason na pepitce. Co mamy dalej? Bluzki, takie z szerokim dekoltem. Marynarki w krateczkach. Fajne też. Całkiem. O takim szerszym kroju za 139. Tutaj jakieś jeansy, o, w takim szerszym fasonie. Tu jest chyba jakiś rozmiar, tak, 32, bo jakieś takie dosyć małe się wydają. Tutaj mamy różne jeansy, całą kategorię. Zobaczymy teraz z tej strony, co jest. Aha, tutaj mamy te marynarki. Tu mamy jeszcze marynarki w czerni. I tutaj są jakieś, o, jaka słodka bluzeczka, popatrzcie. Bardzo to jest switaśne, taka z kartką, z tasiemką pod szyją. Zobaczymy cenę. 49,99. A tu jest jeszcze czarna wersja z kołnierzykiem. Zobaczmy, może kod Wam pokażę tym razem. Jeszcze, tak, cena jest to sama. Zobaczę skład, jaki jest. No i tutaj mamy 95 poliestru i 5 elastanu. No dobra, niech będzie, nie będę tego mierzyć. Tu znowu mamy jaśniejsze spodnie właśnie w tym kroju. Tutaj są jakieś płaszczyki, takie z asymetrycznym zapięciem. To może ciekawie wyglądać, jak się to trochę rozepnie. Chociaż niekoniecznie, ale mamy przynajmniej metkę. 199, coś takiego, taki prosty fasan. Tak, taki sweter, a ja w dalszym ciągu szukam takiego długiego. A ten jest krótki, więc patrzymy dalej. Tutaj jeszcze jakiś zielony, taki miętowy spoderek. Z tyłu też rzeczy kwiatki. Bazowa biała koszulka. O, z okrągłym dekoltem. Fajne, spoko. Tutaj widzę bluzeczki eleganckie i jakaś kurtała. Tutaj mamy jeszcze jaśniejsze. Dziwię się, że jeszcze nie znalazłam ekoskórzanych ramonesek. Nie ramonesek, tylko tych puchówek, które są wszędzie przecież. Patrzymy na buty, znowu tam są jakieś takie combat bardziej, te co były na samym początku, tutaj mamy sneakery i jakieś takie baziaczki z półgolfikiem w takim fajnym stonowanym kolorze, no ciekawe, rozłożę i zobaczymy, co to jest. A to jest taki z krótkim rękawem, bluzeczka, fajny kolor, taki zdechnięty troszeczkę, ja lubię takie kolory. 29,99, ciekawy jaki skład. 90%, 95% bawełny, 5% elastanu, czyli skoczy. Tutaj dalej za tymi bluzeczkami widzę jakieś takie bluzy zwykłe, bazowe. O, tutaj też widzicie. W takim fajnym nudziakowym kolorze, w czerni i w błękicie. Takie baziaczki, a tu mamy w takiej miętce, w takim przygaszonym żółtym i w koralu i bordzie. Całkiem spoko. Tutaj widzę jakieś kurtki puchowe. Znowu mamy fajny piaskowy kolor, słuchajcie. Jeżeli szukacie jakiejś takiej kurty puchowej właśnie w takich tonacjach, to ten jest fajny. Jest chłodniejszy, ale ma taki odcień, nie wiem, czy to w telefonie widać, czy nie, ale ma taki odcień, nie wiem, chłodny, ale troszkę jakiś tam ton różowy. Jest ciekawy odcień bardzo. Tutaj widzę jakieś dodatki, czapeczki, bluzeczki, paseczki. Porymowałam sobie coś takiego. Fajne, ciekawe takie na jesień, do jesiennych kolorystyk. O, widzicie? Bluzy w pieski. Te pieski, których ja nie lubię. W sensie nie podobają mi się.
te pieski, wszystkie pieski są kochane, wiadomo. Tu mamy jeszcze kwiaty. Dresy, kategoria dresy. Czy są ściągacze na dole, czy to są jakieś proste? Tak, takie ze ściągaczem. Widzicie, jaśniejsze, ciemniejsze. Zobaczymy zaraz na kod, na metce. 69,99. No i jeszcze jakieś spodnie takie luźniejsze u góry. To też całkiem fajne się wydają. Coś takiego. I sweterki. O, takie szersze i luźniejsze, widzicie? Takie mocno melanżowe w kolorach jakichś fioletów, róży, pomarańczy. 99 zł, całkiem spoko. I tu mamy jeszcze czarne te dresy, jak one mają grubą gumę u góry. O! Fajna długa koszula w kwiaty. Ja bym chciała taką białą. I mogę się założyć, chociaż nie, może się nie będę zakładać, że pewnie jest wiskozowa albo ma sporo wiskozy. 79,99. Jakby była taka biała, to by było cudownie. No tak jak mówiłam, 100% wiskozy. Fajnie. Tu jeszcze kurtka puchowa w takiej zieleni, ale ładna jest ta zieleń, powiem wam, taka głęboka. Jak zwykle kamera, aparat nie oddadzą zieleni. O, widzicie jak się zmienia? Nie oddadzą zielonego koloru. Bardzo fajny. Zobaczymy jeszcze cenę i pokażę wam kod, żebyście mogli sobie na stronie sprawdzić. 229. Całkiem spoko. Tutaj widzę, o, w żółci są te swetry. To są te swetry, które wam wcześniej pokazywałam. Fajne też. A tutaj widzę, że mamy czerń i to jest z kapturem. To też duży plus. Ta kurtka, ta sama co zielona. Uwielbiam takie kółka. Mam ochotę nimi kręcić, żeby to się zrobiło tęczowe. W każdym razie bluzy po prostu w kolorach tęczy za 69,99. Takie, widzicie, nie rozpinane z kieszeniami. Spoko, zobaczymy metkę na tej zielonej, żebyście mogły o zobaczyć. Proszę, kolejny sklep i znowu denimowa koszula, tym razem długa. I dzędzelki, takie same jak widziałyśmy w Berszce i w Zarze. I są też na szyinie. Ale ta sukienka jest ciekawa pod spodem, spróbuję ją znaleźć. Tu mamy jeszcze takie plecione, typowo jesienno-zimowe sweterki. Zielone też właśnie. Jakieś takie jasno-beżowe i musztarda? Coś w tym stylu. Znowu dżinsy. Takie dżinsy są też fajne, w takim grafitowym trochę kolorze, szarym. A to są właściwie, widzę, jakieś takie leginsiory, coś tak, jeginsy nawet, okej. Okay. I one kosztują 69,99. Tu mamy jeszcze bluzy, takie proste, totalnie, ale dłuższe, słuchajcie. Patrzcie, takie sukienkowe, fajne. Miałam kiedyś taką z H&M-a, strasznie lubiłam ją nosić. 69,99 też. A tutaj krótsze spódniczki w kratkę i ciężkie buty. Ciężkie buty. Takie prawie jak wam pokazywałam ostatnio w sprzątaniu szafy, tylko że ja mam takie z zipem z Shein'a. Znaczy pokazywałam, chciałam wyautować. Na razie dzisiaj ten film poszedł, więc nie wiem, czy ktoś się chciał, czy nie. A tutaj mamy żółty znowu jajeczkowy kardigan i królik bugs. Lubię go. Lubię go. Lubię go. Lubię go. Czyli coś dla mnie, słuchajcie. O, tego nie lubię. I tego też nie lubię. Ale resztę lubię. Także mamy kardigany. Widzę, że tu w szarości też. I jeszcze jakieś spodnie w kratę. Proste dosyć. Zobaczymy na metkę. Tu mam jakiś mikro rozmiar, żeby wam pokazać. Ale nie, to są takie rureczki po prostu. To też pewnie są jakieś jeginsy albo coś w tym stylu. 69,99. Niedrogo. O, jest ta sukienka, słuchajcie, jest ta sukienka i jest też ta koszula denimowa. Koszuli mierzyć nie będę, ale sukienka mnie zaciekawiła, jest taka amiszowa. No fajna się wydaje, 79,99 i M-ka. No wezmę tą M-kę i zobaczę. Patrzymy dalej, tu widzę coś też w fajnej tonacji kolorystycznej. Jakieś koszule takie z kieszeniami na piersiach i widzę, że w czerni też są. I bluzeczki czy sukienki? Sukienki, takie z wiązaniem pod szyją. Bardzo dużo jest teraz tych sukienek wiązanych pod szyją. To nie jest zbyt korzystne dla sylwetki. To trochę tak, no dodaje, no ale co kto lubi. Także coś takiego. Tutaj mamy na przykład beżowe z paskiem. Z paski. Coś takiego, tu jeszcze szare, a tu jakieś baziaczki. Pokażę wam ten pierwszy kolor, żeby ich nie wyciągać. Takie bazowe sweterki z półgolfikiem. Całkiem przyjemne się wydają. 49,99.
A tu mamy 179,99 i są płaszcze o prostych krojach. Taki na przykład zielony, beżowy jest, granatowy jest i tu jeszcze jest jakaś kratka. Takie o męskich krojach. Całkiem spoko, powiedziałabym. Aczkolwiek na tą cenę, no to wiadomo, że ten skład będzie syntetyczny. I spodnie takie materiałowe, drobną kracie. Właściwie to jest pepitka taka drobna, drobniuteńka pepitka. 21 euro, okej, spróbujemy znaleźć cenę polską. A już mam, 89,99. Tu jeszcze widzę jakieś ciekawe, przeskalowaną, ciekawą kurtałę. Taką z miskiem. Widzicie? Całkiem spoko. Ze sztucznego zamszu chyba to jest, tak. Zobaczymy cenę i kodzik. 229. I tutaj mamy kolejną półeczkę takich stonowanych rzeczy, a właściwie wieszaczek. Mamy wielkie pantery swetrowe. Miałam coś takiego w tamtym roku, spoko to się nosiło. Tu mamy golfiki jakieś takie totalnie bazowe, cielisty, czarny. I kardigan. Kardigan z kieszeniami, więc dla mnie odpada. Związaniem z tyłu. No takie, widzicie, jest też w czerni, czyli tak totalnie, słuchajcie, bazowo. Widzę z tyłu jakieś pantery. Nie wiem, co to jest. Chyba jakieś bluzki albo sukienki. Zobaczymy. Tak, to jest jakaś taka bluzka prosta, panterkowa. 59,99. Krata, ale popatrzcie. To jest krata w innym wydaniu. To nie są te szkaradziaki moje, tylko to jest jakieś takie z paseczkiem. No, ciekawe. Sukienka bardziej, albo tunika. Wiecie co? Właśnie chyba znalazłam sweter. Nie wiem, czy nie będzie krótki, ale możliwe, że to jest to, o co mi chodziło. 69,99. To jest eska. To jest, widzicie, ten błysk taki. One są bardzo fajne, nawet jak są syntetyczne, bo po prostu to już wam mówiłam wielokrotnie, że one długo, że tak powiem, trzymają się w dobrym stanie, mimo prań. Także spróbuję znaleźć jakąś M-kę albo L-kę, bo chciałabym, żeby to było dłuższe i zobaczymy, jak będzie z długością i czy to taki fason, jak ja już szukam. Be here, be now, be yourself. 29,99. Tutaj macie właśnie to wsparcie tak jakby. I koszule. O, koszule długie są, słuchajcie, poczekajcie. I ja nie wiem, czy to nie jest to, czego szukam. Co prawda kołnierzyk jest taki mocno zaokrąglony, ale ona jest dłuższa. M-ka 79,99. Wiecie co? A może L-kę dopadnę. I zobaczymy, zmierzymy. I widzę, że tutaj pod tym szyldem mamy też całkiem fajnie wyglądające woskowane spodnie. I takie sweterki z nitami. Boże, nity to są chyba spikes. Spikes to są takie kolce, a to są takie płaskie. Wiecie, o co mi chodzi. I coś takiego. Pasiaki. Takie grube. I widzę tutaj jeszcze płaszcz o takim klasycznym kroju dwurzędowym. Tu widzę też fajne, takie proste bluzki jakieś w pepite. M-ka 59,99. House ma fajnie to do siebie, że oni mają wiskozę, słuchajcie. A odpowiednio pielęgnowana wiskoza, no jest dobra. Ja już nieraz czytałam w komentarzach, że wiskozy tu czy tu są siarskie. No potrzeba wiskozy odpowiednio, słuchajcie, prać i o nie dbać. Tu też ciekawa sukienka w paski, zapinana na guziki, dłuższa, z kołnierzykiem. I tu cała wielka sekcja kaki i czerni. Mamy puchówki, rąbowe puchowanie. Mamy, widzę, różne joggery. Moro, joggery czarne, joggery kaki, jaśniejsze, ciemniejsze. Zobaczymy tutaj. Fajnie to wygląda. Ciekawa jestem, czy nosicie kaki. Już wam kiedyś mówiłam, że ja nosiłam w liceum, a teraz jakoś tak nie do końca. I widzicie, mówiłam wam o różnych takich właśnie wiatrówkach, bomberach, także w chaosie. Też można dopaść, tak, widzicie wieszaki za 99, widzę, że są w czerni, w kaki. I tutaj mamy taki beżyk jeszcze, różyk. I coś tutaj widzę, o, czekajcie, czyżby to była ekskórka? Nie, to nie jest ekskórka, ale taki pikowany. No i umarłam, słuchajcie, czy wy to widzicie? Polo, kurtka puchowa. Ja nie mogę sobie tego darować, ja muszę to zmierzyć. Tu jeszcze widzę jakieś ciekawe denimowe sukieneczki, takie luźniejsze. O prostym kroju, widzicie, z takimi
taką jakby folganą. No ciekawe, jest coś takiego. Tu jakieś białe swetry. Co mamy dalej? O, ramoneski, klasyczne ramoneski. Tak po prostu. Zobaczymy w jakiej cenie. 139,99. A tu jeszcze widzimy takie bluzy. Popatrzcie, aksamitne, takie misiowate, fajne, z łapkami zwierzaczków, coś takiego. Ojejciu, Cartoon Network. Już wam kiedyś mówiłam, że ja jestem z czasów Cartoon Network. Tak, krowa i kurczak. I jeszcze taki pies tam był. Super, to były bajki, strasznie głupie, ale fajne. Oto widzę jakieś takie kurteczki joggingowe a la lata 90. I tu coś widzę ciekawego. Słuchajcie, Stitch. No ja kocham Stitcha. Jestem trochę za duża, żeby nosić takie rzeczy. Znaczy w sensie mentalnie się czuję za duża. O, nie ma ceny. Dobra, tu mam metkę, ale tak, jestem mentalnie za duża, ale mi się podoba. Kocham Stitcha po prostu. Tu jeszcze jakieś denimowe krótkie spódniczki na guziczki. Oto mamy Kubusia Pochadka. Kubusia też nigdy nie lubiłam i prosiaczka też nie. Wolałam tygryska. Tu jeszcze widzicie trendy obecne Paisleya w takim wydaniu bluzkowym. Co mamy tu jeszcze? Mamy też bluzki w kwiatki, dużo kwiatków, jakieś paski. O, zobaczymy to w paski. Aha, z takim dekoltem. Widzicie? Takie koszule. 59,99. I klasyczna czerń z kołnierzykiem. Całkiem fajne, aczkolwiek ja nie noszę. I tutaj znowu widzę jakieś kwieciste sukienki. Kwieciste sukienki to jest zdecydowanie wyznacznik po prostu sezonu, ale widzę coś tealowego też tutaj. Wyciągniemy i zobaczymy. Też fajne. Widzicie, o takim kroju easy peasy. Natomiast ja nie przepadam za czymś takim, jak jest tak dekolt wykończony z taką dziwną stójką do trójkątnego dekoltu. 89,99. I tu jeszcze jakieś takie easy peasy koszule. 59,99 w ciemnej zieleni, w czerni. Dobra, poprawiłam. Czerni, fiolet. Tutaj co mamy? Króliczki, zajączki, czy tam króliczki słodkie. Tu jest koty, coś bardziej dla mnie, ale ja już przywykłam do tego, żebym nie nosiła. Tu mamy groszki, czerwień, kwiaty. Fajne, różne takie, że tak powiem, do wyboru, do koloru, co kto lubi. A tu znowu mamy kwiaty w takich kolorystykach mono i coś takiego. To też jest całkiem ładne. Patrzymy jeszcze tutaj. O, widzicie, takie proste jeansy straight, czarne. Nie żadne przecierane, tylko taka czerń lita. Tu widzę jeszcze jakieś bluzeczki, takie baziaczki fajne w czterech kolorach. O, i tu jest coś ciekawego, też fajne bluzy. Widzicie? Takie, a właściwie to są sweterki takie z graficznymi kwiatami. A, sorry za moje włosy. I znowu jeansiory. Tutaj jeszcze mamy katankę taką krupową, denimową. Widzicie? Fajna, marmurkowa, bardzo ciekawa. 119,99. I znowu koszule, tutaj mamy jakieś horoskopy, coś takiego, gwiazdozbiory. O, i jakieś dżinsiki fajne, szare, marmurkowe. Takie widzicie? Joggerowe z paskiem. Zobaczymy cenę. 119. Widzicie też kod. I patrzymy dalej. O, znowu tutaj mamy horoskopy. I właśnie te dżinsy wiszą. I jakieś takie winyl? To jest winyl też? No, coś w tym stylu. I tu jeszcze widzę. To jest fajne w dotyku, powiem wam. Wiecie, jakie to jest w dotyku? To jest w dotyku trochę takie jak model. Oczywiście to nie jest model. Jak byłam dzieckiem, to uwielbiałam takie materiały. Widzicie? Taka błękitna właśnie puffer jacket. Zobaczymy w jakiej cenie. 179. I tu znowu coś, czego nie lubię, Miki. I jeszcze coś takiego. Widzicie? Taki puffer jacket ze wstawkami różowy, sztruksowymi wstawkami. Idziemy tutaj, tu znowu mamy puffer jackets, czyli te kurteczki, pochóweczki, jakieś tenisówki na takiej wyższej platformie. Uuu, popatrzcie na to, są z holo. I bazowe bluzy, takie, wiecie, do pośmigania. Zobaczymy w jakiej są cenie. Teraz to są chodliwe rzeczy, takie bluzy, zdecydowanie. 79, widzicie, cztery kolory, szary, czarny, bordo i taki nudziak. Patrzymy jeszcze na kiecusie, błękit, ładna. Widzicie? Taki fason, jak ja lubię. Tutaj mamy w takim wykończeniu. Ładne te sukieneczki, kurcze.
tutaj w czerni, coś podobnego, idziemy dalej. To jest fajna kolorystyka. Gdzie? Granat z takim właśnie jakimś różem, czymś takim. Zobaczymy cenę. 119. To jest też fajne. Mamy znowu różyczki i taki typowy fason, krótszy, trójkątny dekolt. 139,99. I jeszcze tutaj widzę jakieś takie bledzioszki. O, chyba to mi się najbardziej, słuchajcie, podoba. To kosztuje 109,99. Tą bym przymierzyła. Okej, słuchajcie, jestem już w przymierzalni i no, trochę się tego zebrało. Tak, tutaj jest na wieszakach. Tu mam jeszcze trzy rzeczy, takie wiecie, bez wieszaków, ale dzisiaj outfit i w ogóle story time. Słuchajcie, ja wczoraj zaczęłam nagrywać ten film, ale jako że wczoraj nagrywałam też Berszkę, to mi zabrakło miejsca na telefonie, a nie miałam nic, gdzie mogłabym przerzucić. Więc wczoraj zaczęłam, a dzisiaj kończę ten film. Także słuchajcie, bierzemy się za mierzenie, co mam jeszcze dzisiaj na sobie. Kombinezon z Berszki, ten taki, który widziałyście na wiosnę, sobie kupiłam. Piterki, kajzerki granatowe. Nie wiem, czy widać, czy nie widać. Chyba nie widać, bo jest cień, a to może tu wam pokażę. I jeszcze do tego torebkę od Calvina i zegarek Baby G. Także słuchajcie, zaczynamy. Nie wiem, od czego jeszcze zaczniemy? Od czegoś fajnego, może od jakiejś kurtki. O, zaczniemy od tej kurtały Pepite. Tak sobie pomyślałam. Dobra, i właśnie się pani zapytałam, czy mogę sobie wychodzić z przymierzalni, żebyście lepiej widziały, bo tu jest bardzo fajne światło, bardzo fajne lustro w korytarzyku przymierzalniowym i tak wygląda ta kurtka. Ja ją wzięłam w rozmiarze S, dlatego że nie było M-ki, po prostu. Jest jakaś taka rzecz tutaj z rozmiarówką, zauważyłam, że są właśnie albo S-ki, XS-ki, albo XL-ki, L-ki, M-ek tak nie uświadczy za bardzo, ale generalnie tak, trochę mi się rozchodzi, być może przez to właśnie, że wzięłam mniejszy rozmiar, że ona powinna, wiecie, tutaj być troszkę większa. Zapnę ją i zobaczymy, jak wygląda zapięta. No powiem wam, że spoko, natomiast ja ją zostawiłam właśnie z tym dosyć luźnym kombinezonem i to jest takie lekko niechlujne wrażenie, ale generalnie moim zdaniem jest bardzo fajniusia. Trochę dziwnie się tutaj układa w tym momencie, ale to prawdopodobnie przez to, że mam właśnie tutaj więcej, że tak powiem, a tu jest mniej. Aczkolwiek no, robi to jakąś tam też sylwetkę, jakby nie było. Także tak wygląda, ona nie ma kaptura, ma taką stójkę i jest mi w niej gorąco w tym momencie już, ale spoko jest, no fajna. Dobra, słuchajcie, teraz ta kurtała i ona ma taki prosty fason. Szczerze mówiąc, jakoś tak wydawało mi się, że ona będzie właśnie bardziej taka kropowa, wiecie, takie jak te, co są teraz w Berszce, w Zarze i tak dalej. A ona jest właśnie taka, no, typową, że tak powiem, fasonowo typowa, puchowa kurteczka, ale efekt jest niesamowity. Ma kapturek, tutaj już mamy właśnie kaptur, coś takiego, można też, widzę, ściągnąć ten kaptur. Także będzie się trzymał na głowie. Fajnie, praktyczna od tej strony. Jeżeli chodzi o to, jak leży, to powiem wam, że chciałabym, żeby było trochę więcej w rękawach miejsca, dlatego że na przykład jakbym założyła gruby sweter, to mogłoby mi być troszeczkę ciasno. Zapnę ją jeszcze i zobaczymy, jak wygląda zapięta. Tak się prezentuje. Ona ma tu jeszcze zatrzaski na kieszeni, więc można sobie łapki włożyć. No, taki prosty fason. Kurczę, wykończenie jest świetne, wiecie. Przecież dla mnie to jest cudowne wykończenie, natomiast sam fason nie do końca dla mnie, w sensie nie przekonuje mnie. Wolałabym, żeby, nie wiem, jakoś tak ostatnio się zajawiłam na te paferki takie krótsze, więc myślę, że spasuje. Okej, teraz to, słuchajcie, wzięłam to w rozmiarze XL, bo tak stwierdziłam, że z tego co kojarzę, to na mnie M-ki są takie dosyć ciasne w chaosie, więc stwierdziłam, że postawię na coś jeszcze większego, a L-ki nie było. I pamiętam, że jest ok, jeżeli chodzi o rozmiar. Właśnie jest taki luźniejszy, nie jest obcisły tutaj, wiecie, na brzuchu, na biuście i tak dalej. Także to mi się podoba, fajne, ładne, jeszcze w takim bladym, zielonym kolorze mi się podobało. Ale to jest coś, co prawdopodobnie sobie wezmę. I coś, czego chyba nie widziałyście, bo ja to wzięłam po prostu, tak wiecie, w ostatniej chwili, to są jeansy, tylko że niestety są za duże. Wzięłam sobie 40, no bo tak jestem przyzwyczajona do 40. Natomiast bardzo fajne, bardzo wygodne. Słuchajcie, taki denimek elastyczny, dosyć cienki i chyba pójdę zobaczyć 38 jeszcze. One kosztują w ogóle 59,90. Moim zdaniem sztosik. Zobaczymy jeszcze tutaj w tej przymierzalni, może lepsze światło zaświeci. No, są bardzo, bardzo fajne. Niestety nie da się tak całkiem z tyłu zobaczyć. Pokażę wam jeszcze tą bluzkę tak włożoną. Widzicie, spodnie. Może nie w całości włożę. Tylko tak troszkę, o, tak tyci, coś takiego. Fajna bazóweczka, bardzo fajna.
Także idziemy do kolejnych rzeczy. Nie mogłam się powstrzymać i wzięłam jeszcze ten kardigan, taki kardigan czarny, pleciony, widzicie? Coś takiego. Niestety to jest 100% akrylu, ale jest przyjemny, powiem Wam. Nie jest to taki puchaty akryl, który wiecie, od razu się mychacie czy coś w tym stylu, no ale jednak jest to akryl. Natomiast bardzo mi się fasonowo podoba, bo jest taki prosty, idealny, jak chciałam. Coś takiego z tyłu jakoś się uda, no tak najbardziej. Widzicie, jest totalnie prosty, nie ma żadnych kieszeni, trochę trzęsę, wiem, ale fajny jest, kurczę. Szkoda, że ten skład jest taki skopany trochę. Widzicie, tu jest taki i tu mamy coś takiego. Wzięłam go w rozmiarze M bodajże i wydaje mi się, że mógłby być nawet troszkę mniejszy, chociaż tak też fajnie wygląda. Nad nim się zastanowię, wiem, że to jest akryl, ale wiecie, jak ja coś znajdę już i mi pasuje, a czuję się w tym świetnie, no to czasami bywa tak, że nawet ten skład trochę gorszy jednak będzie ok. Wiecie co, nie mogłam się powstrzymać i wzięłam też ten kardigan taki właśnie z wiązaniem tutaj dziwnym i powiem tak, dla mojej sylwetki on się nie nadaje, ale sam w sobie jest bardzo fajny. Jest bardzo fajny. Czekajcie, spróbuję Wam trochę tył pokazać. Jest taki, wiecie, no ciekawy po prostu, jest troszeczkę inny i kolor też jest świetny. Widzę, że w aparacie jest taki żywszy, ale on jest taki, wiecie, przytłumiony z tej gamy kolorystycznej, która teraz jest bardzo w trendach. No jest ciekawy, bardzo ciekawy, taki krótszy i czyżbym się zaczynała przekonywać do kardiganków? No ale widzicie, jeszcze u mnie nie było takiego z wielkimi buziorami z przodu. Jak na razie patrzę na takie, wiecie, bardziej zachowawcze, no ale jest ciekawe, nie mogę mu tego odmówić, zdecydowanie. Fajny by też w ogóle był, jakby nie miał tego tutaj, ale jest jakieś tam urozmaicenie. Jakie ja tutaj wzięłam rozmiar? Wzięłam rozmiar M. Także co tak, coś takiego, co sądzicie? Fajny według Was? I stwierdziłam, że zmierzymy jeszcze tą marynarkę dwurzędową z samego początku filmu. No bo po prostu byłam ciekawa. Wzięłam rozmiar S, bo nie było M-ki, oczywiście, tak jak Wam mówiłam. I wydaje mi się, że jest trochę kusa, w sensie jest wygodna, tak zasadniczo jest wygodna, ale wolałabym, żeby była troszkę bardziej przeskalowana, no a tutaj XL-ka to już chyba by było trochę too much. Fajnie wygląda też rozpięta, widzicie? Bardzo ciekawa rzecz. Ja już marynarek mam pod dostatkiem, ale ta kusi, także nie wiem, zastanowię się, czy ją brać, czy nie. No jest fajna, nie mówcie, że nie. Bardzo ciekawa. Tu jest właśnie ta pipitka, taka drobna, drobna, drobna. W ogóle popatrzcie, jakie fajne zestawienie się robi kolorystyczne. Ten fioletowy z tą pipitą. Fajne, nie? No, ta koszula to jest prawie to, czego szukam. Popatrzcie, to jest słodkie, po prostu śliczne, ten okrągły kołnierzyk i właśnie ta wstążeczka tutaj. Robię trochę cień, wiem. Tutaj wzięłam rozmiar L i ona jest trochę na mnie za duża. Myślałam, że będzie właśnie w L-ce taka fajna, luźniejsza, ale ze względu na to, że ma szycie, widzicie, tak centralnie tutaj powinno być na ramieniu, no to jednak widać, że ten rozmiar jest troszkę większy niż powinien być. I dlaczego mówię, że jest prawie idealna? Bo popatrzcie, jest odpowiedniej długości, jest tak jakby odpowiedniej szerokości, jest naprawdę spoko. Natomiast ja szukam takiej koszuli do tego, żeby nosić ją do właśnie ciemnych spodni, tych moich winylowych holo. No i widzicie, co się tutaj dzieje. Mam czarny listonosz i znać go. Pokażę Wam bardziej z daleka. Widzicie? I to też znać. A nie chcę czegoś takiego. Nie chcę, żeby to było po prostu widać takie odcięcie. A musiałabym nosić jakiś top pod spód, na przykład czarny, no i to już jest takie... No, nie o to do końca mi chodzi, ale sama w sobie jest zdecydowanie sure of approved. A jeszcze co Wam chciałam pokazać, to ona ma tu, widzicie? Tą tasiemkę włożoną w taką szlufkę. Więc jest fajnie, bo można sobie regulować. Okej, teraz ten sweter. I słuchajcie, jeszcze nie to. Widzicie? Bo to jest taka długość do połowy pupy. A mi chodzi o taki, żeby był jeszcze dłuższy. Natomiast on jest superaśnie przyjemny po prostu. Tak wiecie, pod dłonią i na ciele. Bardzo lubię to wykończenie. No myślę, że znajdę w którymś momencie idealny sweter tego typu. Ale no, to nie do końca chyba jest ten. Ja wzięłam rozmiar M i tutaj zauważyłam, że te rękawy są też takie dosyć przylegające. Nie ciasne, ale przylegające. Widzicie, można go tak trochę podkręcić jeszcze, bo ja go tak, wiecie, wyciągnęłam na całą długość, żebyście mogły zobaczyć. Ale o, w ten sposób. Tu akurat odstaje, więc to zabezpieczenie. No jest spoko, ale to jeszcze nie to. I teraz jestem w przymierzalni, to Wam chciałam pokazać. Widzicie, ten jest już trochę dłuższy, to też jest właśnie taki misiasty
miśkowy swetereczek i no właśnie, ten jest już lepszej długości, ale fasonowo jest taki jakiś bardzo nieokreślony, powiedziałabym. No i zdecydowanie, znowu cudowne światło z góry, zdecydowanie kolor totalnie, niestety nie dla mnie, ale też jest to jakaś opcja, jak macie taki typ urody, na przykład jesienny, do którego takie kolory pasują, to myślę, że całkiem spoczy. I nie mogłam się powstrzymać, słuchajcie, wzięłam jeszcze te spodnie w rozmiarze 40 i to, co dzieje się praktycznie zawsze, ciągną mnie, to trochę są za krótkie i widzicie, jak ruszę się, to zostają wyżej i za każdym razem musiałabym je tak poprawiać, ale fasonowo są bardzo fajne, bardzo mi się podobają i się w sumie zastanawiam, czy ich nie wziąć, mimo to ja wziąłam rozmiar 40, one są troszkę luźniejsze w talii niż powinny być, ale wiecie co, one mi się bardzo podobają. Bardzo fajne są, pokazuję wam z tyłu, nie da się całkiem z tyłu pokazać, ale są takie fajne, że wiecie, nie są jakieś luźne, worowate i tak dalej. Wydaje mi się, że tutaj też się całkiem fajnie układają. Pokażę wam jeszcze na całej sylwetce coś takiego. Kurczę, no ostro się zastanawiam. Widzicie, one mają jeszcze taki pasek, aj, cień się robi. Taki pasek z klamerką, taki jak, nie wiem, od jakiejś torby sportowej, coś takiego. No to może akurat mnie nie przekonuje do końca, ale same w sobie są fajne, bardzo fajne. Kurczę. A teraz rozpięłam ten pasek i zobaczcie, one mają kurczę, także myślę, żeby mi zlatywały, jakby nie było paska. Natomiast no wiadomo, pasek sobie zawsze mogę włożyć inny, czy coś takiego. Są komfortowe, mimo tego, że tutaj rzeczywiście no, trochę zostają mi na górze, ale są naprawdę fajne. A wiem, że już 38 na przykład by były tutaj po prostu za ciasne, nie? Także będę się ostro zastanawiać. Dobra, teraz przechodzimy już do sukienek i ta sukienka na początek. I ta sukienka jest czadzior, powiem wam. Bardzo fajna, jest taka lekko amiszowa, ale jest ładna, ładnie wygląda na sylwetce, no właśnie w takim chill stylu, czy do jakiejś ramoneski, czy do czegoś. Podoba mi się, ja mam dużo sukienek, więc nie będę raczej brała tej sukienki, ale ogólnie no, jest totalnie ciekawa do różnych właśnie takich jesiennych zestawień. Piękne są te kolory też, widzicie? Tu jest jeszcze taka jakby fakturka troszeczkę, o tutaj widać coś takiego. Rękawki są na jakichś tam gumeczkach lekkich. No i właśnie taka długość. Ja mam 1,70 m, pamiętajcie, więc dla mnie ona jest taka. No, jest fajna. Ta sukieneczka też jest fajna, popatrzcie. Jest taka easy peasy, totalnie. Czekajcie, jaki ja wziąłam rozmiar, zobaczymy. Ja wzięłam M-kę. Trochę te falbanki, które tutaj są na ramionach, wydaje mi się, że powinny być wyżej, żeby to wyglądało tak, wiecie, smuklej troszeczkę. One, widzicie, tutaj tak zdeczka wiszą, ale w ogóle fajny print. To jest wariacja na temat potomstwa dalmatyńczyków i panter chyba jakaś. Ale patrzcie, co tu jest jeszcze w ogóle. Tu jest paseczek i można sobie wyregulować, także ona może być tak luźniej, jak ja ją mam w tym momencie, ale ściśniemy ją też i zobaczymy, jak wygląda właśnie taka przewiązana. Widzicie? Tak wygląda ślicznie się też. Fajna. Całkiem. Tak się prezentuje. Nawet powiedziałabym, że bardziej mi się podoba ta przewiązana w pasie. Także fajna też, bardzo fajna sukienka, ale widzicie, tutaj jest S-ka, wydaje mi się, że byłaby na mnie za mała. Może to tak ma być, że te ramionka mają wisieć, ale no nie wiem. Generalnie bardzo spoko, może tak. I wiecie co, kolejna fajna sukienka moim zdaniem. Fajne sukienki w Hausie, popatrzcie. Ta w kwiatki, wzięłam ją trochę. Krzywo chyba dekolt jest odszyty, ale generalnie, a może ja tak stoję, bo mam, wiecie, telefon. Ale patrzcie, wreszcie, co się bardzo rzadko zdarza, jak pokazuję wam różne rzeczy, dekolt jest odpowiedniej głębokości. Nic nie wystaje, a jest troszkę głębszy. Wzięłam rozmiar L i wydaje mi się, że wzięłam za dużą do mierzenia tą sukienkę, bo ona raczej powinna być taka, wiecie, tutaj wcięta bardziej, bo jest na zamek z tej strony. Rękawki są takiej długości i one są jeszcze na gumeczki, także można je sobie podciągnąć. Czekajcie, podciągnę troszkę, żeby wam pokazać. Wiem, że ruszam strasznie, ale coś takiego. Bardzo fajna sukienka i ma tutaj też podszewę. Oczywiście to jest syntetyczne, ale ogólnie na jesień takie syntetyczne sukienki moim zdaniem też przechodzą, przynajmniej dla mnie. Także co, sądzicie, fajna czy nie? A popatrzcie na tą sukienkę, jak ona świetnie dobudowuje sylwetkę. Słuchajcie, tu jest tak odszyte,
że po prostu z automatu są fajne bioderka i talia. Widzicie to? Nawet na mojej kolumnowej sylwetce to tak wygląda. Bardzo fajna sukienka też. Jedyne, co mnie wkurza, to to. Jak patrzycie na mnie, to widzicie to i to w takich neuralgicznych miejscach. Fajnie by było, jakby te guziki były po prostu takie, wiecie, neutralne, jakieś ciemniejsze, coś takiego. Wtedy by była idealna, ale jest piękna, to i trzeba przyznać. I myślę, że wielu osobom siądzie. No po prostu robi z sylwetką fajne rzeczy, to jest też jak dla mnie ważne. Wiecie, każdy ma swoje jakieś takie, co mu się nie podoba, więc większą uwagę zwraca na to, co może to, że tak powiem, ukryć, czy tam, wiecie, podrasować. Także bardzo fajna kiecka, bardzo fajna. No i tak jak mówię, szkoda, że to jest takie świecące, bo wiecie, że ja nie przepadam za czymś takim, ale zastanowię się, szczerze mówiąc zastanowię się. Na pewno sobie ją dodam na jakąś wishlistę i zobaczymy, bo kusi mocno. Nie jestem w stanie Wam całkiem tyłu pokazać, ale chociaż tak. Pokażę, na ile mogę, jak to wygląda. Także spoko, nie? Dobra, i teraz ostatnia sukienka i powiem Wam, że jest też sztosowa. Co prawda nie jest to tak do końca może mój styl, ale jest taka fajna, lejąca, miękka na sylwetce. Ładnie się układa, ale wydaje mi się, że... Widzicie? A nie, nie rozchodzi się. Wydawało mi się, że się troszkę rozchodzi na byście. Także coś takiego. Bardzo ciekawa jest. Widzicie? Na dole tutaj możecie sobie, że tak powiem, rozpiąć na ile chcecie, na jaką wysokość chcecie. Tutaj jeszcze jest klamerka, ale nie zapinam jej na klamerkę, tylko po prostu tak zawiązam. Także coś takiego. Co sądzicie? Wydaje mi się, że fajna. Tak jak mówię, nie do końca w moim vibe, ale no, taka jest. Powiedziałabym, że spoczy. No. Dobra, i teraz to, nad czym się zastanawiam. Nad tymi spodniami się zastanawiam i ten kardigan też mnie kusi, ale wiecie co? Chyba odpuszczę ten kardigan. Bo 90 zł za sam akryl, no to trochę tak nie teges. Także może gdyby był na jakiejś, wiecie, wyprzedaży coś takiego za nie 40-50, to bym go na pewno wzięła, mimo tego składu. Bo tak jak mówię, ten materiał jest taki, że widzicie, nie jest taki kłaczkowaty bardzo, więc myślę, żeby się całkiem nieźle mógł trzymać. Zastanawiam się też nad tymi właśnie gadkami. One były bardzo fajne. I zastanawiam się, czy je brać już teraz, czy ewentualnie poczekać, albo się jeszcze zastanowić. Może się jeszcze zastanowię. Tak, patrzymy jeszcze tutaj w dół. Stwierdziłam, że jeansów nie będę brała już mniejszych, bo w sumie mam te z Zary, więc już sobie odpuszczę. A jeżeli chodzi o to, to tutaj nie było rozmiaru, tak jak Wam mówiłam, mniejszego. Chyba mówiłam. Natomiast zauważyłam, że przy tym większym, widzicie co się dzieje? Falbankuje się dekolt. Także końcowo... Na razie sobie odpuszczam, ale te spodnie kuszą. Nie wiem, może się po nie wrócę po prostu za pół godziny albo coś w tym stylu. Ale na razie sobie odpuszczam. Zobaczę, może jeszcze gdzieś znajdę takie joggery właśnie w tym stylu. Takie jeszcze bardziej dopasowane do mojej sylwetki, żeby nie były, wiecie, luźne w talii. No ta sukienka też jest piękna. Nie mówcie, że nie. Okej, okay. Mam nadzieję, że się Wam to... podobały dzisiejsze Shop With Me, to mierzenie, które rzeczy Wam się najbardziej podobały. Kurczę, jeszcze ta sukienka. Nawet już miałam taką myśl, żeby guziki w niej zmienić, w sensie te ze srebrnych na jakieś ciemniejsze, ale nie będę się bawić. Zobaczymy, może jeszcze gdzieś coś fajnego w tym stylu znajdę. Jeżeli Wam się podobało, to wiecie co robić, możecie też subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I widzimy się w kolejnym filmie. Pa!